prezydenta miasta, druk nr 1085. Bardzo proszę w imieniu Komisji Rewizyjnej pan Artaszkiewicz. Bardzo proszę. 1085. Szanowni Państwo, mamy kilka skarg projektów uchwał, które Komisja Rewizyjna. Tą skargę uchwalona została przez Komisję Rewizyjną jako niezasadna. Taki projekt uchwały został skierowany do Państwa. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania i określam termin wprowadzenia autopoprawek na 15 stycznia godzina 15, tamteczny termin składania poprawek 17 stycznia godzina 15. Kolejna skarga prezydenta druk nr 1086. Bardzo proszę, pan radny Staszkiewicz, chyba jest więcej tych skarg. Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna po analizie szczegółowej tej sprawy uznała skargę za niezasadną, a projekt uchwały skierowała do Państwa z tego powodu uchwały. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych poza entuzjazmem chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania, ustalam termin autopoprawek na 15 stycznia godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 17 stycznia godzina 15. Skarga na prezydenta miasta, druk nr 1087. Bardzo proszę pan wiersz. Pan Tarczyłowicz. Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna również przygotowała projekt skargę za niezasadną. Szczegóły wszystkich tych skarg znajdują się w projekcie uchwały jako uzasadnieniu. Więc taki wniosek został skierowany. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam ten składanie autopoprawek na 15 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin składania autopoprawek 17 stycznia, godzina 15. Kolejna skarga 1088. Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna również przekazała projekt rozwiązania tę skargę za niezasadną. Szczegóły zajmują się uzasadnieniem. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin składania autopoprawek 15 stycznia godzina 15. Ostateczny termin składania poprawek 17 stycznia godzina 15. Skarga na prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1089. Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna po analizie wszystkich dokumentów przygotowała projekt uznania skargi za niezasadną. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin autopoprawek na 15 stycznia godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 17 stycznia godzina 15. Kolejna sprawa. Skarga na prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1090. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna przyjęła projekt skargi jako niezasadny i został skierowany do Państwa. Szczegóły zajmują się głosem. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Oklasków nie słyszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin zgłaszania autopoprawek na 15 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 17 stycznia. Kolejna skarga, Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna uznała skargę za zasadną. Prawda, w trakcie wyjaśniania całej sprawy problemu dotyczącego działań MPWiK, wszystkie elementy, które były przedmiotem skargi, udało się wyjaśnić. Sprawa dotyczy sposobu usuwania awarii, jak również informacji zamieszczonej w na interpelację.
radnego. Natomiast komisja postanowiła wyznać na sprawę głosowania z tego powodu, że wszystkie te działania zostały dokonane po podjęciu interwencji, po wykonaniu skargi. Co prawda, jak powiedziałem, procedury były, ale świadomość tych procedur w niektórych komórkach, jednostkach nie była pełna. Dzięki tej skarce, dzięki temu procesowi wyjaśnienia spotkań z dyrektorem prawnika udało się problem rozwiązać do końca. Niemniej jednak skarga została zrozumiana, ponieważ ona wywołała cały ten zdarzeń, który potem doprowadził do tego funkcjonowania i zdarzenia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin autopoprawek na 15 stycznia, godzina 15, ostateczny termin zgłaszania poprawek 17 stycznia, godzina 15.